Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Rosjanie poczynili znaczne postępy w Torecku, przecinając pozycje ukraińskie w pół, biorąc pod uwagę rosyjskie natarcia na flanki miasta. Na tę chwilę południowa dzielnica torecka Zabałka znajduje się w Kotle. Tych kotłów jest ostatnio cała masa. Przedarcie się przez te pozycje było nagłe. Do tej pory walki w tym miejscu nie były zbyt intensywne, jednakże upadek Wuchladaru uwolnił całkiem sporo sił rosyjskich zaangażowanych w oblężenie tej pozycji. No i siła ta musiała gdzieś pójść, a że jak wspomniałem tu wcześniej, nie było zbyt dużo obrońców, to w tym miejscu te dodatkowe posiłki mogły zrobić bardzo znaczącą różnicę. Na tę chwilę połowa miasta jest już kontrolowana przez wojska rosyjskie. Mam też informację o kolejnej próbie przejścia przez Doniec i dotarcia do Siewierska. To zapewne będzie kolejna pozycja do zdobycia po Torecku. To co trochę mnie dziwi, to że Gerasimow z kolegami nie próbują jakoś pchnąć tego frontu no tak troszkę intensywniej. Tylko zdobywają jedną pozycję, potem drugą a w międzyczasie Ukraińcy budują nowe okopy. Oprócz walk na froncie, obie strony wyprowadzają ataki daleko zasięgowe. W Rosji mieliśmy wybuchy składów amunicji, w Teodozji na Krymie to jest główna baza morska na tym półwyspie, gdzie Rosjanie nawet budują specjalne bunkry dla artylerii no a nadal nie mogą wybudować porządnego składu amunicji. Choć żeby nie było, Ukraińcy nie lepsi. Bo w obwodzie Chmielnickim mieliśmy również wybuch, i to dosyć duży, bo odnotowano nawet trzęsienie ziemi co prawda malutkie, ale zawsze. Wydawało mi się, że pomysł składowania dużych stosów amunicji powinien w świetle ciągłych nalotów zostać dawno wyrzucony do śmietnika, no ale jak widać, się mylę. Ukraińcy zresztą ogłosili swój plan zwycięstwa. Mają cofać się powoli i maksymalizować rosyjskie straty. Żarty na bok, jakby nie patrzeć, to jest chyba najsensowniejszy plan, jaki przedstawili do tej pory, no choć Amerykanie nie lubią za bardzo planów sensownych, tylko choryra optymistyczna. Choć z punktu widzenia propagandy to też jest całkiem sprytne, no bo trupy łatwiej ukryć niż utracone wioski. Ukraińcy i zresztą Rosjanie również mogą tak naprawdę no podawać dowolne straty, a do prawdziwych danych to my się za 10 lat nie dokopiemy. Zresztą wojnę wygrywa ten, kto osiągnie swoje korzyści polityczne, a straty nie mają tutaj akurat nic do rzeczy. Joe Biden ogłosił, że nie przyjedzie na szczyt w Ramstein. A miał tam dyskutować z Zełańskim na temat nowej formuły pokojowej. Co najciekawsze, Biden jako powód podał konieczność zajęcia się sprawami wewnętrznymi, konkretnie to huraganem, który to ma nawiedzić za chwilę Florydę. Wiadomo, wybory prezydenckie już w sumie za parę dni, tak naprawdę. On może już nie startuje, ale nadal, ale nadal reprezentuje partię. Choć nie przyleci również i Blinken który to jest od spraw zagranicznych, więc to nie o huragan tutaj chodzi. No, gdyby Amerykanie chcieliby załatwić to wszystko bardziej po cichu, no to mogliby wysłać tylko Blinkena. A to oznacza, że zwyczajnie nie chcą, czym z kolei wysyłają dosyć mocny sygnał światu. W związku z brakiem Bideta, Załański również zdecydował się nie brać udziału. Co więcej, stwierdził, że żadnej nowej formuły nie będzie. Ja nie chcę nic mówić, no ale on nie jest na pozycji, by się móc obrażać, w przeciwieństwie no do jakby nie patrzeć prezydenta USA. No ale ja też nie jestem na pozycji, by mu do rozsądku przemawiać. W każdym bądź razie no pokoju nie będzie. Chyba, że Wołodymyr weźmie leki może mu się odwiedzi. Po tym jak towarzystwo się na siebie poobrażało, Scholz, który to teoretycznie jest gospodarzem, w końcu Rammstein jest w Niemczech, odwołał cały szczyt. Przepraszam, przełożył na bliżej nieokreśloną datę. Co ciekawe, Siergiej Ławrow w tym samym czasie wyskoczył z dyplomatyczną propozycją. Mianowicie chodzi o umowę stambulską 2.0, gdzie Rosja miałaby umożliwić eksport z ukraińskich portów, pod warunkiem, że nie będzie tamtędy transportowana broń. Biorąc pod uwagę, że Amerykanie wydają się umywać ręce. A w Europie nikt nie myśli już o pomocy Ukrainie zbyt poważnie, no to może to być początek, powiedzmy, jakiejś normalizacji stosunków między stronami. Hezbollah oficjalnie ogłosił, że wraca do gry, no nieoficjalnie nigdzie nie wyszedł. Najlepsze jest to, jak ogłosili, że od tej pory organizacja będzie kierowana przez Radę Imamów bez naczelnika. Czyli, krótko mówiąc, niewiele się zmieniło bo rada imamów rządziła Hezbollahem do tej pory, a nasrallach to był taką no, bardziej twarzą na pewno, no, nie miał bardzo jakoś dużo więcej do powiedzenia niż pozostali członkowie rady, których jest bodajże siedmiu. Na znak swojego powrotu wystrzelili 100 rakiet w kierunku Hajfy. Na tę chwilę Izrael zdobył swoją pierwszą wioską po libańskiej stronie. Zdobył to trochę za dużo powiedziane, bo jest ona pół kilometra od linii demarkacyjnej. Po prostu przebiegli się, trochę wsadzili flagę, nagrali wszystko i już ich nie ma. Na tę chwilę Izrael ma podobno wdrażać plan B, mianowicie morski desant w okolicach Tyru. Żeby to się układało w jakąś całość, to trzeba by założyć, że cała armia Hezbollahu znajduje się w okolicach granicy. I zapewne tak zakładają. Na tę chwilę nawet wydano komunikat, w którym Postrzega się cywilne statki przed wkraczaniem na wody południowego Libanu. Za takiem lądowym jest o tyle dobrze, że w razie czego można zrobić krok do tyłu. Jak się na plaży ląduje, no to jest już troszkę gorzej. Nie wiem jak oni to sobie wyobrażają. Taki manewr, który jest dużo bardziej niebezpieczny niż ich plan pierwotny, który się nie udał. Tak to jest jak się daje władzę idiotom. A szefostwo sztabu na pewno zdaje sobie z tego sprawę, bo nawet tamtejsze media informują o konflikcie pomiędzy ministrem obrony Joelem Galantem a naszym Beniaminkiem. Zresztą on jest do pewnego stopnia nawet oficjalny, gdyż premier odwołał wizytę Galanta w Waszyngtonie. Amerykańscy specy byli już w sprawie koordynacji ataku na Bliskim Wschodzie, no to teraz on miał jechać do Waszyngtonu. Warunkiem udzielenia zgody ma być zgoda Bidena na atak na Iran i rozmowa telefoniczna z Bibim. Znowu on się zachowuje tak, jakby on tu był wyżej. To co pokazują natomiast ostatnie lata, to to, że wszelaki soft power koniec końców, był, yy, koniec końców ustępuje sile twardej i aparatowi biurokratycznemu. A siłę twardą na no to USA ma nieporównywalną. Zresztą Biden też już nie ma za specjalnie nic do stracenia. No, i trzeba jeszcze wspomnieć, że Irańczycy przeprowadzili prawdopodobnie próbę nuklearną, gdyż satelity wykryły nagły wzrost promieniowania w jednej z części kraju. Plus mieliśmy w tym samym czasie wstrząsy. Oczywiście oficjalnie kraj ten nie przyzna się do posiadania broni jądrowej, choć trzeba pamiętać, że Irańczycy mają współpracę w tej dziedzinie z Rosją, która to z kolei jest posiadaczem technologii jądrowej. Nie mówiąc, że sami Irańczycy też już byli w stanie wyprodukować większość komponentów u siebie, więc kto wie, to by też wyjaśniało, dlaczego Ameryka tak się boi tej eskalacji. Przy okazji, to Makaron podpisał ustawę zabraniającą sprzedaży broni do Izraela. Izraelczycy odpowiedzieli oficjalnie, potępiając tę decyzję w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nieoficjalnie odpowiedzieli natomiast bombardowaniem gazoportu w Bejerucie, którego właścicielem jest francuska firma naftowa Total. No głupszej odpowiedzi to ja bym wymyślić nie mógł. Przy okazji minister obrony nad Sekwaną przybłąkiwał coś o wysłaniu z kolei na Ukrainę samolotów Mirage. Wszystko by było fajnie, gdyby nie termin, którym jest luty. Do tego czasu nie zdążył nawet wyszkolić załogi, a tego jeszcze nawet nie zaczęli. Cały ten cyrk ze 16 trwał z rok. Swoją drogą już śladu po nich nie ma. Jak dla mnie to jest po prostu kolejne sygnalizowanie cnoty. Właśnie na przykład po tej akcji z Izraelem, po to by troszkę uspokoić wujka sama. Choć myślę, że na tę chwilę nikt jeszcze nie ma w planach wysyłania większej ilości sprzętu. Jest jednak coś, co Francja robi już teraz. Mianowicie trenuje wraz z armią rumuńską scenariusz wojny z Rosją. I nie są to ćwiczenia ogólnonatowskie, a inicjatywa tych dwóch krajów. Macron poczuwa się do roli cesarza Europy, no to musi też coś i z tą Europą robić. Znowu tu chodzi jak dla mnie o pokazanie, że z Francją też się trzeba w tych negocjacjach liczyć. Więc w sumie w jakiś sposób są to też ćwiczenia antyamerykańskie. Emmanuel od dawna już po cichu liczy na wycofanie się Ameryki z Europy. Zresztą w tym przypadku akurat ma on rację. No bo jeżeli teraz przyjmiemy, że Jankesi się zwiną, no to kto zostaje na kontynencie? No Rosja i Francja. Wielka Brytania już szoruje po dnie. Niemcy mają gospodarkę, ale w pozostałych aspektach kuleją, a i z tą gospodarką coraz gorzej. No a Francja dni chwały ma co prawda już za sobą ale jest z państw zachodniej Europy najbliżej samowystarczalności. Pomocy nie wyśle też Unia Europejska. Potężny Węgier po raz kolejny zablokował kolejną transzę. Moim zdaniem to oni przy ustalaniu tych pakietów powinni od razu ustalić też jakąś kasę dla Orbana. Po tylu razach to oni powinni się nauczyć jak to się wszystko kończy. Znowu mamy próbę obchodzenia feta. I znowu będziemy mieli parę miesięcy opóźnienia. Nie żebym narzekał. Choć Ukraina ma pewne powody do zadowolenia, bo wysłanie F-16 potwierdziła Holandia. Wyślą swoje samoloty na wojnę Amerykanów w zamian. Wyślą swoje samoloty na wojnę Amerykanów w zamian. Amerykanie sprzedadzą im jeszcze droższe samoloty. Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, dlaczego Mark Rutte dostał posadę szefanato, no to teraz już nie powinien mieć wątpliwości. Mamy nowe informacje dotyczące noryt Streama. Mówię tu co chwila, ale tym razem jest to naprawdę ciekawe, gdyż do zabawy dołączyła się teraz duńska prasa. I to jeszcze jak? Mianowicie jedna z duńskich gazet. Opublikowała wywiad z kapitanem portu w Erdholmen, małej duńskiej wyspie niedaleko Bornholmu. Wyspa ta leży najbliżej Nord Streama ze wszystkich zamieszkałych wysp. Według kapitana, na cztery albo pięć dni przed wybuchem, koło wyspy kręciły się nieoznakowane okręty marynarki wojennej USA. A skąd to wie? Ano dlatego, że miało do nich przypłynąć łodzią ratunkową. Kilka nieoznakowanych stan statków. Nie poruszających się, nie odpowiadających na wezwania, no można to spokojnie uznać za jakiś wypadek, a jednym z jego obowiązków nie jest pomoc w takich wypadkach. No i gdy był już blisko łodzi, usłyszał przez megafon tekst w stylu US Navy, zawróć. No i zawrócił. W sumie nie wiem, co jest dziwniejsze, jakim cudem to wyszło na jaw, dopiero teraz, czy to, że w ogóle to wyszło na jaw. No i sami Duńczycy do tej pory napierali wody w usta, a tego nie opublikowała jakaś gazeta alternatywna. No i ten artykuł sugeruje, jakby nie patrzeć winą Amerykanów. Nie Ukraińców, nie Brytyjczyków, nie Polaków, tylko wprost mówi o marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Czyli jakiś kontrolowany wyciek to nie jest, chyba że ten wyciek ma zatopić Amerykanów. Ale Dania jest jednym z najlojalniejszych sojuszników Ameryki, a przynajmniej tak się zdaje na pierwszy rzut oka. Jak widać, nieważne jakby nie próbowali, prawda o Nord Streamie powoli dociera do szerszej świadomości. Departament Sprawiedliwości opublikował dokument odnośnie pozycji Google na rynku internetowym, no i krótko mówiąc, rekomendowane jest podzielenie firm. To już kolejny tego typu sygnał płynący ze strony amerykańskich urzędników. Jakimś cudem komisja antymonopolowa zaczęła działać. Oczywiście to nie w trosce o nasze dobro. Jak wielokrotnie mówiłem, Google nie radzi sobie po prostu z pilnowaniem owieczek. Ale przełamanie monopolu da nam pewien powiew świeżości. A biorąc pod uwagę, jak działa tamten aparat biurokratyczny, to zanim wymyślą, co zrobić. Po Google, no to minie kolejne 20 lat. A jak już w temacie serwisów internetowych jesteśmy, to ukraiński parlament zakazał urzędnikom państwowym korzystania z telegrama. Wynikałoby z tego, że Durow ugiął się tylko częściowo. Choć kto wie, może się ugiął całkowicie. No na Ukrainie często mają różne dziwne pomysły, zwłaszcza z Rosjanami. A propos dziwnych pomysłów, to prasa brytyjska znowu daje do pieca. Mianowicie w BBC pojawił się materiał o tym, że za wszystkie zamieszki w trakcie panowania nowego rządu odpowiedzialna jest Rosja. Dlaczego? Akurat wybrali sobie Wielką Brytanię, która jest na drugim końcu kontynentu, i jakim cudem ta stacja benzynowa, udająca państwo, ma takie możliwości no, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że to dużo mówi o postawie samych rządzących. Nie żebyśmy tego wcześniej nie wiedzieli. Ale tutaj współautorem niejako tego materiału było MI5, czyli ichniejszy kontrwywiad. Zazwyczaj takie agencje siedzą cicho, odzywając się publicznie tylko w naprawdę ważnych sprawach. Jakby nie patrzeć, ryzykują tu swój autorytet. Fakt, że muszą podpierać nim materiał publicznej telewizji świadczy po pierwsze o tym, że wiedzą, iż ona sama nie cieszy się zbytnim zaufaniem. Dwa są mocno zdesperowani. Gdyż tak jak mówiłem, to nie jest standardowa praktyka. No, Wielka Brytania staje się republiką bananową w zastraszającym tempie. Ale Litwa jest już nią od dawna. Tamtejszy rząd ogłosił, że w ramach kolejnego pakietu pomocy Ukrainie wyśle im sprzęt wojskowy, przemycany przez Rosjan z Kaliningradu, który to zdobyli strażnicy graniczni. A sprzęt ten to pięć par wojskowych slipów. No technicznie rzecz biorąc to jest część munduru, a mundur to sprzęt wojskowy. Fakt, że informuje o tym samo Ministerstwo Obrony jest, powiedziałbym, dosyć niepokojące. Fakt, Litwa nie jest zbyt dużym państwem, no ale bez przesady. Ogłoszenie parafialne od dzisiaj wracamy z powrotem do regularnego wstawienia filmów. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę subskrypcję bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zapraszam na moją zbiórkę na stronie www.pajkofie.co, link będzie w komentarzu. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.